Kolejna seria gier pierwszej ligi piłki ręcznej kobiet. Zapraszamy na spotkanie pomiędzy Wiktorią Świebodzice a Otmentem Krapkowice. Będzie to mecz drużyn, które w chwili obecnej zajmują pozycję siódmą i dziewiątą w tabeli rozgrywek. Karolina Golec, Natalia Szymańska, trenerem zespołu jest Maciej Chałupa. Gospodynie dzisiaj wystąpią w takim oto zestawieniu. Trener Dominika Daszkiewicz, kwadrans, zdecydowała się na Justynę Adamczewską, Martynę Szczepanik. No to teraz ładnie ze skrzydła Karolina Golec i jest pierwsza bramka dla gości w tym meczu. Czapracka, teraz odpowiedź Wojdy. No, na skrzydło, tutaj Adamczewska, bardzo ładnie, bardzo udane wejście ze skrzydła. Dobra próba, teraz bardzo efektowny rzut Natalii Staszkiewicz. Barna, bardzo dobrze, skutecznie pod nogami Natalii Szymańskiej. Wzywać się błędy rywalek. Adamczewska, teraz gol. Leśniańska, gol dla Wiktorii. No a Schulz tutaj bardzo odważnie. Barna, Leśniańska, gol. Z boku jak się poruszają zawodniczki Krapkowic. Teraz dobrze Chlebowska, raz jeszcze Chlebowska. I bramka dla Wiktorii. Do Szczepanik, zagranie, ta zdobywa bramkę. Chlebowska potrafi to robić, potrafi bronić i tak zrobiła teraz. Druga część spotkania, 18-15 w tej chwili prowadzi Wiktoria. Czapracka broni tego dostępu do bramki bardzo dobrze Elżbieta Chlebowska. Staszkiewicz ma szansę na kontrę, Chlebowska. Już rywalki do obrony, Barna tym razem dobrze na skrzydło broni tego dostępu do bramki. Elżbieta Chlebowska naprawdę bardzo wybitnie, ale rzutu Staszkiewicz już nie dała rady. 20-20. Wojda musi szukać miejsca na rzut. Gol! Paulina Wojda naprawdę lubi rzucać efektowne bramki. Staszkiewicz szansa na to, by prowadzić w tym meczu. 23-22. Golec broni to bardzo dobrze. Tutaj też ustawiona Elżbieta Chlebowska. Dwóch, trzech bramek. Leśniańska, doskonała obrona Szymańskiej. Bramka, efektownie wykonana teraz ta próba przez Patrycję Barnę. Miejsca Czapracka z Kozłem, piłka obroniona przez Chlebowską. Wycie kolejną bramkę, Paulina Wojda sama, gol zdobyty. Barna sama, gol też bardzo efektownie zdobyty. I teraz sama to zrobiła! Barna dobrze na skrzydło, to wszystko było przygotowane wręcz idealnie. Ponownie świetnie, teraz sama Barna nad Szymańską, ale żona tutaj wypatrzyła biegnącą w jej stronę bramkarkę. Krapkowice, Czapracka, broni Chlebowska. Po raz trzeci z rzędu Chlebowska zatrzymuje atak rywalek. I będzie szansa dla Wiktorii, gol! I przechwyt wlazło. Wiktoria w tej chwili już w zasadzie chyba pewna wygranej. Wlazło i Wojda. Zdecydowanie nieudana, jeszcze będą chciały skończyć akcję rzutem. Szczepanik, gol i koniec spotkania. Dosłownie za 4, 3, 2, 1. I jest już ta syrena w górze. Wiktoria wygrywa dzisiaj z Otmentem Krapkowice 37-31.